Wielkich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Sobota, pracowita sobota, 11 dzień grudnia, Falkland Arena, Klingenthalle, nietypowo, bo już po pierwszym konkursie panie na początek się tutaj zaprezentowały, no i pierwsze wrażenia, wnioski pogodowe, jest inaczej niż wczoraj, wydaje się, że spokojniej, ale nie na skoczni. Tak jak przewidywaliśmy, ten wiatr się trochę odkręcił, jest teraz bardziej z przodu, pod narty i to już sprawiało problemy jury tutaj podczas dzisiejszej, szczególnie pierwszej serii konkursowej, gdy parę razy musieliśmy czekać na skoki. No, podczas konkursu mężczyzn powinno być bardzo podobnie, więc możemy oczekiwać, że niektórzy będą mieli trochę więcej szczęścia, powieje im pod narty, no i to może zaważyć troszkę na dzisiejszych wynikach, no ale my mamy nadzieję, że wreszcie nasi zawodnicy będą mieli trochę tego korzystnego wiatru. Tak jest, 14.45, wtedy seria próbna, będzie okazja, żeby sprawdzić panujące tutaj sobotnie warunki. 16. pierwsza runda oceniana konkursu indywidualnego, transmisja TVN, Eurosport, player.pl. Co kto lubi, co kto woli, komentarz ten sam wszędzie, więc no tutaj to się do tego sprowadza. Natomiast tylko czterech Polaków. Wczoraj były takie informacje, komplet biało-czerwonych w zawodach. No gdyby tego kompletu nie było, to by znaczyło, że naprawdę jest coś nie tak. Mówiłeś, że czekamy na biało-czerwony polski sukces. 5 konkursów za nami, indywidualnych, 5 różnych zwycięzców z 5 różnych krajów. Z tej czołowej szóstki brakuje tylko jednego kraju, to jest prosta zagadka. Polski? Polski! I teraz ja będę tutaj wierzył, bo wiara jest ważna w naszych sportowców. Kamil to wczoraj 3 skoki, wszystkie na top 4. Nie ma czegoś takiego jak czołowa czwórka, ale to było zawsze miejsce. 2., 3., 4. Te rejony też Piotr Żyła był w treningu 3. Tutaj naprawdę są po raz pierwszy chyba tej zimy jakieś takie powody, żeby, nie powiem łudzić się, ale wierzyć. Tak, no nasi zawodnicy, Piotrek Żyła, Kamil Stoch, no tutaj pokazywali, że są blisko tej czołówki, że stać ich na te skoki do czołowej trójki. Tylko pamiętajmy, że jednak te kwalifikacje, treningi to trochę potrafią być nieobiektywne. Rywale czasem zakładają jakieś takie lepsze kombinezony, coś tam jeszcze trenerzy ostatnie jakieś wskazówki dadzą i te 2-3 metry lecą dalej. No widzieliśmy już takie przypadki właśnie, że cieszyliśmy się z dobrych treningów i potem konkursy już były trochę inne, ale mamy nadzieję, że tym razem będzie dobrze. No i będziemy mieć dzisiaj ten sukces. A za kamerą Simon Amman już szykuje się do zawodu. Wczoraj to była czołówka kwalifikacji. Fajne obrazki w ogóle wczoraj, bo był taki moment kwalifikacji, kiedy prowadził Kamil Stoch, drugi był Andreas Wellinger, a trzeci Simon Amman. Ileż tam jest tego złota olimpijskiego. No tak, to było rzeczywiście fajne. Gdyby takie podium było, to byśmy się wcale dzisiaj nie pogniewali, bo wszystkim tym zawodnikom dobrze życzymy. No i to są barwne postacie, mają wielu kibiców. No i byłoby to coś nowego na tym naszym tutaj podium Pucharu Świata. Typujcie w komentarzach, kto tym razem wygra. Zaczął Karl Geiger, potem Halvor Egner Granerud. Trzecia zawodu wygrał Ryoji Kobayashi, zwycięzca kwalifikacji, który wraca tutaj rozeźlony tym, co go spotkało w Finlandii, tą kwarantanną izolacją. Wiśle jeszcze, Angela Niszek przecież wrócę, potem Jan Herl, Wiśle. Niesamowita jest to zima, sezon. Będzie się działo? No musi się dziać. My jesteśmy przygotowani, żeby tutaj kibicować, dmuchać pod narty, robić zdjęcia, wywiady, więc musi się dziać. No mamy 4 zawodników i niech cała czwórka dzisiaj zaprezentuje się tak, jak tego oczekujemy, czyli minimum punkty dla Pawła i Olka, no a Kamil Stoch i Piotrek Żyła to muszą walczyć o czołówkę. To jest minimum. Jest też minimum kibiców, bo ledwie 2 bałwany. Pierwszy stał wczoraj, drugi tutaj jest już zbudowany, widzę. To jest najnowsza informacja, ale my będziemy krzyczeć, dopingować. To samo róbcie przed ekranami i co? Będzie dobrze, będzie jeszcze dobrze. No właśnie, na pewno będzie dobrze, no i 2 bałwany jeszcze tutaj. Tak jest, 2 bałwany. Czerwone, skijumping.pl.